Dzień dobry, kochani. Po pierwsze, chwalę się kantarami. Dziękuję za to, że informowaliście nas, gdzie można takie wielkie kantary kupić. Kupiłam na razie 35, żeby sprawdzić. Potrzeba jeszcze 60, tak na dzień dobry. A później zobaczymy, ile jeszcze brakuje, bo ta nasza ukochana banda, no to demoluje, rozwala, gubi. No takie są te dzieci. Ale są wygodne, szerokie, fajne, mocne. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Miesiąc minął i jak bumerang znowu wrócił do nas Kowal. Krystian szaleje z naszymi konikami. Robimy kopytka. No bo tak po miesiącu, no to znowu wraca Kowal. I jak wiecie, jest tu bardzo dużo zwierząt, dużo nóżek. W związku z powyższym Krystian robi no jakąś tam grupę koni. Raz więcej, raz mniej. Wraca do domu, porobi gdzieś indziej trochę kopytka i po miesiącu wraca. Czemu o tym mówię? Po pierwsze, pokazujemy cały czas, że tutaj no wszystko, co trzeba, to jest robione przy dzieciakach. Kopyta, wiadomo, trzeba często robić, korygować. A druga rzecz, tak sobie pomyślałam, a nóż usłyszy mnie jakiś piękny człowiek i powie, to ja pomogę zapłacić rachunek za te kopytka. Teraz robione są kopytka byłych ogierków. My cały czas na nie mówimy banda ogierków, więc dla tych pięknych koni może ktoś pomoże nam zapłacić. Fajnemu kowalowi, który nas traktuje bardzo litościwie, ale mimo wszystko na chleb też musi zarobić. Miłego dnia wam życzę. Czarny książę. Stai tam na pewno.